Witam wszystkich. Kontynuując serię listów na tym kanale i tym samym odpowiadając na wasze liczne prośby, w dzisiejszym odcinku przytoczę listy Polaków z II wojny światowej. Ich odszukanie było zadaniem dosyć trudnym, ale udało mi się znaleźć publikacje, w których te listy się mieszczą. I na początku przytoczę listy Stanisława Uchańskiego, żołnierza 1. Pułku Strzelców Konnych, które zebrała Monika Kościukiewicz w artykule z zeszytu Naukowego Muzeum Wojska z 2008 roku. Listy te wspomniany Stanisław Uchański wysyłał z robót przymusowych i stalagów na terytorium Niemiec. W lipcu 1939 roku został zmobilizowany do wojska, następnie dostał się do niemieckiej niewoli. Stamtąd też pisał listy, które tutaj przytoczę. 30 września 1940 roku. Kochany ojcze i siostro, skreślam do was parę słów o swoim zdrowiu i powodzeniu. Zdrów jestem czego i wam ze szczerego serca życzę. Powodzenie moje jest jak to w niewoli. Otrzymałem od ciebie, siostro, list z dnia 16 sierpnia, a od was, ojcze, kartkę z dnia 28 września, za które wam serdecznie dziękuję. 5 maja 1940 roku. Marysiu, w pierwszych słowach mojej kartki zasyłam ci serdeczne pozdrowienia i niziutki ukłon. Nadeszło lato, najpiękniejszy czas młodzieńczy, więc życzę ci wraz z koleżankami i kolegami, spędzajcie go jak najweselej, bo dla mnie zostają tylko wspomnienia i tęsknoty. Marysiu, proszę, pozdrów ode mnie kolegów i koleżanek i ukłoń się. Do widzenia. 30 września 1940 roku. Siostro, piszesz mi, że się oczekuje na mnie w sprawach matrymonialnych. Nic nikomu nie obiecuję, bo nie wiem nawet, co jutro przyniesie. Przykro mi jest bardzo, że moi koledzy, co byli i nie byli razem ze mną, wstępują w nowe życie, a ja losem upośledzony muszę siedzieć w obcej krainie z dala od domu i od rodziny. 14 kwietnia 1941 roku. Nie ma tej godziny, ażeby mój umysł nie był skierowany za wami, bo ja se przetłumaczam, że trudno się nazywa, poświęcony jestem na pastwę losu. 13 lutego 1941 roku. Kochany ojcze, żal mi jest was, że na wasz podeszły wiek i na wasze ręce powalił się taki ciężar, a na głowę siwowłose. Kłopot niezmierny. Któż wam pomaga go dźwigać? 3 marca 1942 roku. To musicie się dowiedzieć, czy są jakieś zwierzchniki, czy wyższy urząd, który pośredniczy i gdzie on jest. Czy w Lublinie, czy w Warszawie. I trzeba odpis zrobić z tych papierów, które już są wyrobione i potwierdzenie policji, co była wysłana w pośrednictwo, no i to odesłać w tym kierunku, gdzie będzie wskazane. Ale ja uważam, że trzeba się poradzić w biurze porad i zredagować rzetelne podanie. Uchański mówi tutaj o urlop swego rodzaju przepustce, który chciał otrzymać z robót przymusowych. Oczywiście było to bardzo utrudnione, dlatego że 29 marca roku 1941 zniesiono Polakom prawo do urlopu. 3 marca 1942 roku. Kochany ojcze, szkoda, bo niby spodziewałem się być razem z wami na świętach wielkanocnych, ale wyczucia nie dyktowały, że z tego będą nici. 25 marca 1944 roku. Święta się zbliżają, gdzie niektórym ludziom serca chociaż cokolwiek radość pokrywa, bo będą mogli ten dzień tradycyjny jakoś obejść po ludzku, lecz nam, ludziom upośledzonym przez Boga i innych, serca przykrywa smutek. 19 lipca 1943 roku. Kochany ojcze, na pewno was niepokoi, że tak długo nie nadaję żadnej wiadomości o sobie, dlatego bo jestem zajęty w pracy przy żniwie, także i w niedzielę pracuję, bo ze swej ciekawości, gdy jeździłem z szoferem, pojąłem trochę działania motoru i kierowanie nim, więc teraz przez to nie mam niedzieli, ani też południa, ani też fajrantu, bo jeździć muszę ze żniwiarką przez cały dzień, do godziny 8 i do 9 w wieczór, także brak mi czasu do pisania parę słów. 5 marca 1944 roku. Ignaś i szwagier. Paczki jeszcze nie otrzymałem. Jeśli nie włożyłeś coś do palenia, to proszę wyślij mi, ponieważ już mi się kończy i nie mam skąd wziąć. W ramach kontynuacji przytoczę teraz opinie innych żołnierzy o Polakach w trakcie II wojny światowej. Z listu żołnierza Wehrmachtu walczącego pod Narwikiem. Od kilku dni jesteśmy naprzeciwko tych oszalałych z wściekłości angielskich najemników. Od nich, Polaków,
wieje niemal zwierzęca nienawiść do nas. Mamy tu wytrwać do ostatniego człowieka. Ja wytrwam, lecz wątpię, czy was już kiedykolwiek zobaczę. List Władka do ojca Franciszka Schweidlera, przebywającego w obozie Grossborn, 23 czerwca 1943 roku. Pochodzi ze zbiorów prywatnych Teresy Rybickiej, a przeze mnie został odnaleziony na stronie Muzeum Historii Polski pod wystawą Wojenne rozstania. Kochany tatusiu, jakież dziwne wrażenie sprawił na mnie twój list. Na wrażenie to złożyła się pewność, że ty choć z daleka, choć rozłączony od nas setkami kilometrów, jednak roztaczasz nad nami swą opiekę, jak dawniej. Widać, jak wszystkie myśli nam poświęcasz. Rozpamiętuję chwile przeżyte z tobą, jak miało być. Przypominam sobie tamte czasy. Zawsze dochodzę do wniosku, że jesteś dla mnie wzorem, ideałem, do którego chciałbym dążyć. Przytoczę teraz list, który pochodzi z artykułu profesora Adama Czesława Dobrońskiego, udostępnionego na stronie Gazety Współczesnej, w artykule Listy z wojny obozów zesłania. List napisał podporucznik Czesław Liszewski z 3 punktu szwoleżerów mazowieckich. List z Oflagu, obozu jeńskiego dla oficerów, 4 luty 1940 roku. Zoch na hajduczku, mój drogi. Otrzymałem od ciebie znowu 4 paczki i tyleż kartek pocztowych. Dziękuję ci bardzo. Spodni mi nie przysyłaj, bo w cywilnym ubraniu chodzić nam nie wolno. Prosiłem cię o zelówki. Jak możesz, to przyślij, a jak nie, to napisz zaraz. Wówczas kupię od któregoś kolegi. Wolałbym jednak, abyś ty mi przysłała. Pieniądze chyba już otrzymałaś, a depozyty w sumie 430 marek wyszły wczoraj. Za kilka dni je otrzymasz. Zochuś, stale o was myślę i drżę. I dlatego nie pisz tak jak w kartce z 10, bo mnie smuci i goryczą napełnia. Wierzę mocno, że mnie kochasz i że nadejdą znowu dni szczęścia. Ty w to również wierzyć musisz. Nie przejmuj się. Z Suwałk może da Bóg, nie wyjedziesz. U nas jest cieplej, mrozy puściły. Siedzę, patrzę często przez okno w stronę wschodnią, tam gdzie kraj kochany i wy tak bliscy, tak drodzy. Dużo uczę się i czytam. Wychodzę często na spacer na podwórze zamkowe o długości 80 metrów i takiej mniej więcej szerokości, by z kolegami z innych kompanii porozmawiać o naszych troskach. Myślę często o honorze i o tym księciu naszym, Józefie Poniatowskim, co to niedaleko w nurtach wezbranej rzeki, dlatego honoru zginął. Fotografię waszą mam. Ocaliłem, bo na wojnie miałem je zawsze ze sobą, a nie w walizce. Na wojnie 2 razy cudem uniknął śmierci. Dowiesz się, gdy wrócę. Dziedzic poległ razem z Leonem. Od Sawickiego zabierz mą kamizelkę i zatrzymaj. Pisz często. Całuję mocno cię, Zochuś, i dzieci. Czech. Kolejny list. 29 czerwca 1944 roku. Droga kochana żono, jakiś czas nie mam od was listu. U nas nic nowego. Co do mnie, to jestem zdrów. Położenie obecne jest między młotem a kowadłem. Jednak koniec wojny zdaje się bliski. Pieniędzy ci nie posyłam. Robię ciągle starania o remont zębów. Jak ze Zbyszkiem zapewne zdał już egzaminy? Czy gdzie pracuje? Dużo by było napisać, lecz nie można, bo cenzura stoi na przeszkodzie. U nas zapewne rozpoczną się bombardowania. Do Zbyszka nie piszę, bo nie wiem, czy jest w Warszawie. U nas na ogół zimno. Nic się nie chce robić i wszystko jest bezcelowe. Bułki teraz w świeżym stanie nie przysyłaj, bo się zaparza i w środku pleśnieje. Lepiej w postaci sucharów. Ucałuj wszystkich ode mnie. Ściskam cię serdecznie, Felix. 2 grudnia 1940 roku. Polski żołnierz wcielony do Armii Czerwonej, Woronesz. W pierwszych słowach mego listu przemawiam do was, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powiadamiam tobie, kochana siostro i stryjenko, że ja jestem żywy i zdrowy i przebywam w mieście Woronesz w pułku lotniczym na szkole. Wyjechaliśmy z Białego Stoku 31 października, a zajechali do Woronerza 6 listopada i jechali dzień i noc pociągiem osobowym tak, że przyjechali więcej jak 2000 kilometrów. Jak przyjechali, to nas zaraz umundurowali, dali nam nowe ubrania, nowe buty, płaszczy i bieliznę czystą, a nasze ubrania i bieliznę, ręcznik i wszystko, co kto miał, spakowali do worka. I moje wszystko oszacowali na 230 rubli i wydali kwit. Sweter wełniany to nie zdałem, noszę na sobie.
Życie mamy bardzo dobre. Wydziału u nas nie ma. Nie tak jak mówiono było u Polaków, że chleba brakło i manaszki ze sobą nosili. Przysięga ma być za miesiąc czasu, a na dniach ma być komisja, to jeszcze niektóre do domu powrócą po braku zdrowia. Może Bóg da to szczęście i dla mnie, bo już niektóre poprzechodzili komisję, no i paru już pojechało do domu. Pisałem do domu już kilka listów, no jeszcze odpowiedzi nie dostałem, ale już się spodziewam, bo chłopy z Polski, którzy ze mną razem wysyłali, to już dostali. Z polskich chłopów jest dużo, no znajomych nikogo nie widział, jest tylko jeden z Bagnówki i dwa z Czarnowsi. Wojsko nasze ładnie wygląda. Nie tak jak wojsko w Wasilkowie, zielone ubrania, sine kołnierze i na kołnierzach poprzypinane samoloty. W wojsku jest dobrze, ale jak myślisz o domu, jak tam żyją, tyle roboty, a ty przepadasz w głębi Rosji, to po prostu bierze żal. Miasto Woronesz jest duże i ładne. No i byłem autobusem na mieście kilka razy, ale służbowo. To jest takie miasteczko jak Wasilków, nazywa się Wojenny Gorodok. Wysłałem tam list jedynie na Wulkę, już 2 tygodnie i prosiłem, żeby tobie, kochana Lodzio, dali wiadomość, gdzie ja jestem i jak mi się powodzi, bo ja tam wszystko napisał. A z powodu tego każdemu nie napiszę, że nie mam kopert i papieru i nie ma w Woronerzu nic za jakie bądź kupić pieniądze. Napisałem do domu, żeby mnie przysłali, ale jeszcze nie dostałem. Kochana Lodzio, jak macie za coś kupić, to postaraj się kupować coś z ubrania, z obuwia, póki jest w Białymstoku, bo na świecie naokoło rozpoczęły się wojny, to nie będzie nic, bo i tak w żadnym mieście tego nie ma. U nas w Woronerzu słonina kosztuje 50 rubli kilogram, kartofla 8 rubli kilogram, cukru też nie ma. U nas do koszarów to przywożą bułki po tej samej cenie jak u nas, kiełbasa 28 rubli kilogram, kwas 80 kop i takie rozmaite drobne rzeczy. Sklepik jest w kazarmie. W Woronerzu do dzisiejszego dnia jeszcze było ciepło, a dzisiaj wziął pierwszy przymrozek, także woda ścięła się. Wychodno i jest w niedzielę. Żadnych zajęć nie mamy, a cywilny narad jedzie na rynek, tak jak u nas do kościoła, bo targi na żywinę i na wszystko odbywają się tylko w niedzielę, bo w prywatne dni nie mają czasu za robotami. W niedzielę raz jechałem autobusem, to widziałem na rynku tyle narodu jak u nas na Jana. Zatem, kochani, do widzenia, do miłego zobaczenia. List jak dostaniecie i piszcie, adres swój i mój. Radziszewski przebywał w szkole podoficerskiej lotników, a potem został poddany reżimowi radzieckiemu. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza. Jeżeli chcecie wesprzeć działalność kanału, wejdźcie na patronite.pl/beczkaprochu. Do usłyszenia.